Słuchajcie, więc też dostałem propozycję grania w reklamie. Dzwoni do mnie taki przedstawiciel agencji reklamowej z Warszawy, poważna agencja. Mówi: panie Krzysztofie, czy mógłby pan, czy zgodziłby się pan być twarzą pewnego produktu? A tak sobie myślę, ja pierdolę, co ja z moim ryjem mogę reklamować? Wódę! Maszynki do rozrzucania gnoju! A może te, kliniki aborcyjne? Nie ma się polskiego, ja bym wiedział. On mówi, że nie może tak przez telefon powiedzieć konkretnie, ale tak ogólnie, że jakiś produkt spożywczy, spożywka, tak, spożywka. Co myślę, może chipsy, ale nie wiem, że chipsy Chołowcze reklamował. Wszystkie jakie były, prawda? Zawsze tak, pamiętacie, ja te chipsy i się uśmiechał i w ogóle jakby ten uśmiech mu nie schodził z twarzy. Ja mam wrażenie, że Chołowcy, jak idzie do kibla, to też się uśmiecha. On podobno raz spróbował śrubokrętem ten uśmiech, ale nie dał się. Przykleił się już, bo w reklamie jest cały czas. No nie wiem, tak myślę, a on mówi: no proszę pana, musimy się spotkać, ja panu to pokażę, bo mam całą wizualizację tej reklamy, kiedy pan będzie w Warszawie. Ja mówię: no tam za dwa dni. Dobrze, to niech pan wyznaczy jakąś knajpę. Tak sobie myślę, no centrum Warszawy, Hard Rock Cafe, no to państwo znają, rockowa knajpa, centrum Warszawy. On mówi: tak, oczywiście znam. Ja jeszcze takie głupie pytanie, mówię: proszę pana, no ale jak ja pana poznam? A on mówi: panie Krzysztof, no przecież ja pana poznam. Ja tak sobie myślę: no tak, no znany ryj, dobrze, on mnie poznał. Słuchajcie, przyjeżdżam te dwa dni później do Warszawy, przychodzę, Hard Rock Cafe, pamiętam jak dzisiaj, leci Highway to Hell, LCDC, po prostu zapierdala, fajna karokowa atmosfera, w środku mnóstwo fajnych takich ludzi w skórach, wytatuowani, jeden facet miał na plecach wytatuowaną mapę Skierniewic, w skali 1:1. Patrzę przy barku, taki inny koleś, na czole wytatuowany napis taksi. Się zastanawiam, kurwa, dlaczego taksi? Podobno odjeżdża po trzecim piwie. Tak się rozglądam i słuchajcie, ja jego poznaję nie omie. Przy jednym stoliku siedzi koleś, garnitur Armaniego w rokowej knajpie, zegarek tutaj, Rolexik plany, laptopik rozłożony i pije wodę. W rokowej knajpie, już go nie lubię. A no nic, no, podchodzę, to na pewno strzał w dziesiątkę. Mówię, chyba byliśmy mówieni, on tak, panie Krzysztofie, oczywiście, czego się pan napije? Tak sobie myślę, nawet jak się nie dogadamy w sprawie tej reklamy, to przynajmniej upiję się na jego koszt. Tak? I mówię: podwójnie Jack Daniels, no co tam dziewczyna ma dwa razy latać, prawda? No więc on przyszedł tam, kelnerka przynosi, podwójnie Jack Daniels. I słuchajcie, oni ci z agencji reklamowych mają takie patenty, słuchajcie, które takie pułapki wznosić. Ja zaraz państwu powiem, na czym one polegają, bo być może ktoś z państwa kiedyś dostanie propozycję grania w takiej reklamie, prawda? Tego się nigdy nie wie. Na przykład tu siwy, nie wiem, w reklamie ciepły kalesan na zimę. Bardziej może płyn do mycia kibli, prawda? Natomiast one polegają na tym, że oni cię zaczynają chwalić. A dlaczego zaczynają cię chwalić? Po to, żeby cię taniej kupić. I on właśnie zaczyna uśpić swoją czujność. I on zaczyna taką właśnie gadkę. I mówi tak: Panie Krzysztof, ja pan jest legendą, ja słucham pańskich piosenek, moja żona słucha pańskich piosenek, moja córka słucha pańskich piosenek, moja teściowa, która nie żyje od 5 lat, słucha pańskich piosenek, mój kot, mój pies, moje rybki z akwarium. Ja już piję drugiego podwójnego Jacka i tak sobie myślę: kurwa, może się pomyliłem, nie? Może facet jest w porządku, kurwa, że... I o to chodzi, już tak jest, już mnie prawie ma, nie? Już atmosfera jest tego. Ja mówię: wie pan co, no tak, jestem legendą, dobrze, ale do brzegu, co ja mam reklamować, bo może ten produkt nie pasuje do mojego imidżu, udaje takiego trudnego, prawda, i tak dalej. A wiadomo, że sprzedam się za 5 zł. Natomiast on tak jakby się wstrzymuje z tym powiedzeniem i mówi tak: bo wie pan co, panie Krzysztofie, pan wygrał taki nasz wewnętrzny casting w naszej agencji reklamowej. Ja sobie myślę: kurwa, nieźle, ledwo wlazłem, już coś wygrałem, prawda? Tomasz Kamen przegrał, Ibisz przegrał, Skiba wygrał. Pan wygrał nasz casting, że będzie pan twarzą Pasztetu Podlaskiego. Ja mówię: okej, jeżeli to jest taka dowcipna, rock'n'rollowa reklama pode mnie, to w to wchodzę, prawda? Bo nie wiem, czy państwo się orientują, kto przede mną reklamował ten Pasztet Podlaski. Reklamowała go zresztą doskonała aktorka, moja znajoma Katarzyna Skrzynecka. I to była taka prosta, zwykła reklama, że ona kroiła ten pasztet, jadła i mówiła: to jest pyszne! I kurwa, nikt jej nie wierzył. Ja mówię: jak taka reklama, to nie wchodzę w to. A mówi: gdzie panie Krzysztofie, gdzie? Wszystko jest pod pana wymyślone. Ja mówię: jaka jest koncepcja? Przepraszam, koncepcja jest taka: pan po bokach, dwie brzydkie laski i podpis Skiba z pasztetami. O, jest
kobiety się obrażą. Feministki do mnie na pierwszej latarni powieszają. A on mówi, tak, mają się obrazić. Słuchajcie, bo oni zrobili badania, kto źle ten pasztet podlaski. No przecież jak nie jest pasztetu, to żadna reklama cię nie robi. I z tej reklamy wyszło, że 90% konsumentów pasztetu podlaskiego to są faceci i to głównie studenci i robotnicy. I to by się zgadzało, bo w sensie to kobiety wymyśliły coś takiego. Moja sąsiadka coś takiego wymyśliła. Ty sama kanapka, wesoła kanapka. Nie wiem, czy państwo wiedzą, co to jest wesoła kanapka. To jest coś obrzydliwego. To jest tak, chleb razowy, posmarowany awokado, na to liść sałaty, na to szynka parmańska, na to rukola, na to truskaweczka, pomidorek, cytrynka, chuj wie co jeszcze. Gdzie normalny facet ma czas, kurwa, na coś takiego, prawda? Normalny facet to kroi chleb albo bierze, że taką pajdę urywa, smaruje pasztetę i wpierdala dalej, prawda? Normalny facet to nawet nie wie, co to jest awokado. Nawet nie powinien wiedzieć. No chyba, że jest gej. Ja mówię, no jeżeli tak tutaj zbada i wyszło, że 90%, to rzeczywiście to chodzę. I teraz kasa, no najważniejszy punkt. Ja mówię tak, no tak, wiedziałem, że agencje reklamowe to raczej dobrze płacą, więc wymyśliłem sobie dużą, realną, ale naprawdę dużą sumę. I dla bezpieczeństwa przed negocjacją tę sumę razy dwa. Że jak on powie coś takiego, o nie, panie Krzysztofie, nie stać nas na pana. To ja wtedy robię 100 tysięcy w dół, a miałem z czego skończyć, duża suma, nie? W sensie taki zachwycony sam sobą, mówię mu tę sumę, a on z takim lekkim uśmiechem biorę. W ogóle nie negocjuję. Jednak na wyjściu sobie myślę, ja pierdolę, już straciłem 100 tysięcy. Przecież państwo wiedzą, państwo są bywali w świecie. Te narody, tam Arabowie, prawda, Północna Afryka czy Turcy, oni się uwielbiają targować. Jak powiesz swoją cenę, to tyle musisz dać, prawda? Bo jak nie, to cię pokroją na kebaby, prawda? Tam w Egipcie leci taki mały Egipcjanin i tam woła, tam mister, suwenir, trzyma w rękach taką chujową piramidkę i krzyczy, ten dolar, no ona jest warta oczywiście dolara, ale jak powiesz 5 dolarów, to kurwa tyle musisz dać, bo to jest świetna cena, bo inaczej tam wielbą cię przeleci. No więc tak sobie myślę, ale tak patrzę na ten garnitur Armaniego, na ten Rolexi i tak myślę, kurczę, jeszcze coś tutaj wykombinuję. I on mówi tak, no panie Krzysztofie, to wszystko mamy dogadane, to reklama telewizyjna to jest oczywiste, reklama billboardowa to jest oczywiste, ja tak sobie myślę, Jezus Maria, skipa z pasztetami w całym kraju, będę się bał z chaty wyjść. No i reklama radiowa i tak dalej, i mówi internet. Teraz bardzo ważny jest internet i w internecie zrobimy taki konkurs pod tytułem, fotograficzny konkurs pod tytułem zrób zdjęcie ze swoimi pasztetami, czyli tam z żoną, z teściową, a nagroda 10 wycieczek do Las Vegas. No Las Vegas to państwo wiedzą, miasto zbudowane przez amerykańskich gangsterów w Stanach Zjednoczonych na pustyni Nevada, tam Szumowski się trochę dołożył, bo po tych respiratorach miał kasę. I ja tak myślę, że w tym, wokół tego konkursu w internecie można coś jeszcze zarobić. Ja mówię tak, żona, to może, żeby podbić ten konkurs, ja napiszę jakąś piosenkę. I na poczekaniu tak mu wymyślam, tam pomiędzy 5. a 6. drinkiem, mówię coś, jakąś głupotę. Widzisz, jak jest na świecie, zakochałem się w pasztecie, prawda? To głupota kompleta, a on mówi, dobre, to jest dobre. Ja mówię, żona, wiem, że dobre, bo moje, prawda? Natomiast, proszę pana, ja muszę się z zespołem podzielić, prawda? Studio muszę wynająć. Tak. Nie, to z innego budżetu pójdzie, tak czułem, że 50 tysięcy udało się jeszcze urwać. I on mówi tak, panie Krzysztofie, no to my już mamy wszystko obgadane, mamy monopolną obsługę tej firmy, która produkuje ten pasztet, zebranie zarządu będzie niebawem, mamy prezentację na zebranie zarządu. Myślę, że odpowiedź będzie tak za 2 tygodnie. Jestem wyluzowany, piję już 7. podwójnego Jacka. Słuchajcie, 2 tygodnie, facet dzwoni po 2 dniach i mówi tak, panie Krzysiu, mamy to czyli to. Zarząd zachwycony. Tylko zobaczyli państwo zdjęcie, że ma pan reklamować z chyba z pasztetami zachwyceni. No, słuchajcie. Skoro zarząd zachwycony, to ja powoli zaczynam wydawać tę kasę, co jej jeszcze nie mam. A głównie zaczyna ją wydawać moja partnerka. W sensie, ja przeczytałem wywiad z takim znanym aktorem Markiem Konradem, tu państwo znają, wybitny polski aktor. On od 10 lat nie gra w żadnym filmie, tylko występuje w reklamie banku ING i on w tym wywiadzie powiedział, żeby reklama była wiarygodna, to trzeba się utożsamić z tym produktem, który się reklamuje, prawda? I ja, idąc według wskazówek mojego wybitnego kolegi, też zaczynam się utożsamiać z produktem, prawda? I mówię do partnerki, kupuj ten pasztet. A ona mówi, po co ci da? Ja mówię, kupuj, matka. A jak dziennikarze zadzwonią i spytają o bukiet smakowy, to co kurwa mam zmyślać, prawda? W zasadzie, ja
źle ten pasztet, moja partnerka źle ten pasztet, moje dziecko, a dziecko nie chciał. Nie dziem, nie dziem, tata nie chcę, źlej, skurczybyku. Powoli stajemy się taką jedną wielką rodziną pasztetową i w tym momencie dzwoni ten facet i mówi: panie Krzysiu, no, bardzo przepraszam, ale nie będzie tej reklamy. Jak to nie będzie reklamy? No kasa wydana, pasztet zjedzony. I tu pytanie do państwa. Kto mógł zadecydować, że reklamy nie będzie? Przypomnę, że zarząd był zachwycony. Proszę bardzo, widzę tu wiele ofiar korporacji. Kurski, no. Jeszcze jakieś propozycje oprócz Kurskiego? Szefowa marketingu. Nie, słuchajcie. Kto jest powyżej zarządu? No, właściciel. Słuchajcie, ja w życiu nie pracowałem na etacie, cały czas wolny zawód, więc nie znam tych korporacyjnych układów. Nad zarządem. Zarząd to jest tak jak sprzątaczka, można ich zwolnić jednym telefonem, bo tylko więcej zarabiają oczywiście. Natomiast właściciel decyduje. I teraz uwaga. Polecę lekkim Bąkiewiczem, czyli facetem, który ma pierna w nazwisku, prawda? Patriota za pieniądze PiS. Jak państwo sądzą? Kto jest właścicielem odwiecznego starpolskiego pasztetu podlaskiego? Francuzi. Słuchajcie, strzał za węgła. Kto by przypuszczał? I wyobraźcie sobie, że w języku francuskim słowo pasztet, to jest aż niewyobrażalne, znaczy pasztet, prawda? W języku polskim słowo pasztet ma wiele innych znaczeń. To jest, nie jest tylko brzydka kobieta, prawda? Ale także masz pasztet w papierach, narobiłeś pasztetu, chaos, bałagan i tak dalej. Ja to konsultowałem z profesorem Miotkiem z kilkanaście znaczeń słowa pasztet. To państwo wiedzą, że w języku polskim bardzo często właśnie słowa mają wiele znaczeń. Na przykład słowo grabić. Można grabić liście w ogródku, prawda? I można grabić jak Mateusz Morawiecki. Państwo wiedzą, że najpierw Pan Bóg stworzył ziemię, a później okazyjnie tanio kupił ją Mateusz Morawiecki i przepisał na żonę. Ja go tak pytam, mówił, że ale tam nie było jakiegoś tłumacza, żeby to przetłumaczyć temu Francuzowi. Nagrałem w ogóle taki Francuz jak z tego serialu Alo, Alo, w Berciku zapierdol, prawda? Miał tutaj bułkę paryską pod pachą, mój ślimak zapierdalu, jakaś żaba wyskakiła. A on mówi, no była jakaś dziewczyna, tam próbowała tłumaczyć, ale on jakoś nie chwycił tego i tak dalej. A ten z tej agencji reklamowej mówi tak, proszę pana, panie Krzysztofie, a to jest tak genialny pomysł, że pan jest twarzą pasztetu, że nikt na to wcześniej nie wpadł. Ja mówię, no się kurwa, nikt nie wpadł. On mówi, to jest tak świetny pomysł, że ja pójdę z tym do konkurencji. Ja takie jeszcze takie światełko nadziei, no, że pasztet zjedzony, kasa wydana. To jest jakaś konkurencja? On mówi, tak, tak jest! Pasztet myśliwski. Do dzisiaj, kurwa, nie zadzwonił.